Które państwo odpowiada za moje zabezpieczenie społeczne? Myślisz o przeprowadzce do innego kraju Unii Europejskiej? Jeśli tak, to czy wiesz, że prawa socjalne przysługujące tobie i twojej rodzinie są zabezpieczone? Weźmy na przykład Annę. Jest Brytyjką, a ponieważ całe życie mieszkała i pracowała w Wielkiej Brytanii, jej zabezpieczenie społeczne było gwarantowane przez przepisy obowiązujące właśnie w tym kraju. Do chwili, gdy poznała Matteo, mieszkającego w Rzymie, Anna postanowiła przeprowadzić się do Włoch i znalazła tam pracę. Teraz jej uprawnienia z zakresu zabezpieczenia społecznego określa ustawodawstwo włoskie. Zabezpieczenie społeczne obejmuje m.in. świadczenia z zakresu opieki zdrowotnej i na wypadek choroby, świadczenia macierzyńskie, rodzinne, świadczenia dla bezrobotnych, a także świadczenia emerytalne. We wszystkich tych dziedzinach socjalnych Anna będzie traktowana we Włoszech dokładnie tak samo jak obywatele tego państwa. Pamiętaj, tylko jedno państwo odpowiada za zapewnienie zabezpieczenia społecznego w danym czasie i zwykle jest to państwo, w którym pracujesz. Jednak od tej reguły są wyjątki, na przykład gdy pracodawca wysyła cię do innego kraju na krótkoterminową delegację lub gdy pracujesz jednocześnie w dwóch państwach. Włoski pracodawca Anny postanowił tymczasowo oddelegować ją do pracy na Węgrzech. Jeśli zostanie tam wysłana na okres nieprzekraczający 2 lat i nadal będzie zatrudniona przez tego samego pracodawcę, za jej zabezpieczenie społeczne będą odpowiadały Włochy, nawet jeśli w rzeczywistości będzie pracowała na Węgrzech. Przepis ten ma zapobiec konieczności wprowadzania zmian w przepisach dotyczących osób delegowanych przez pracodawcę do tymczasowej pracy za granicą. Anna postanowiła wyruszyć na podbój Europy. Zawsze marzyła, by zamieszkać w Szwecji. Propozycja pracy pomogła jej zdecydować się na ten krok. Obecnie pracuje dla duńskiej firmy. Przez 2 dni w tygodniu pełni obowiązki w oddziale mieszczącym się w Szwecji, gdzie również mieszka. Jednak przez 3 dni w tygodniu pracuje w głównej siedzibie swojej firmy w Danii, a zatem pracuje jednocześnie w 2 krajach. Które państwo odpowiada za zapewnienie i zabezpieczenia społecznego? Ponieważ znaczną część działalności, ponad 25%, Anna wykonuje w Szwecji, gdzie również mieszka, to Szwecja odpowiada za zapewnienie i zabezpieczenia społecznego. Gdyby jednak nie wykonywała znacznej części działalności na terenie Szwecji, byłaby ubezpieczona w kraju, w którym znajduje się siedziba jej pracodawcy, czyli w Danii. Reguły koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego pozwalają na przemieszczanie się na terytorium Europy bez utraty praw socjalnych. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii. Europa stoi przed tobą otworem.